Witamy Was, docent polskiej mini browary. Hello. Hello, no dobra, hello. Słuchajcie, karuzela kręci się. Nowe browary powstają, zarówno stacjonarne, jak i kontraktowe. Odezwała się ekipa browaru kontraktowego z Warszawy, która waży w browarze Marienstadt w Zwoleniu, ale sami się określają jako warszawiacy. Bir Architekt. No i fajna sprawa, bo swoją oficjalną premierę mają w najbliższy piątek, nadchodzący piątek w Jabberze, czyli dobrze znanym i niektórym lubianym Jabberwocky. Natomiast my w piątek już będziemy na Open Craft w browarze Nepomucen. Nie dotrzemy tam na premierę. Nie dotrzemy na premierę, ale no widzicie, no sytuacja jest taka w 2018, że trzeba naprawdę to swoje wejście na rynek jakoś podpromować i dlatego jeden z chłopaków tutaj dostarczył piwo. Osobiście. Osobiście, tak. Więc no fajnie, fajnie. Są trzy piwa, na razie mamy dwa. Potem będzie trzecie. Wszystko jasne, z chmielem. Takie jak Jacintus zawsze mówi, piwo ma być jasne, z chmielem, bez eksperymentów. Świetnie, taką mamy porę roku, że myślę, że się sprawdza. Aczkolwiek ty chyba powinnaś optować za kwasami owocowymi. Też jak najbardziej. Ważna kwestia. Kolega tutaj przyszedł i tak patrzę na daty przydatności i na przykład Pale Ale 1 kwietnia 2019. Potem West Coast IPA 1 czerwca 2019. Przy czym niepasteryzowane, niefiltrowane. Niepasteryzowane, niefiltrowane. Zobaczcie, dają rok przydatności na niefiltrowane, niepasteryzowane piwo. Potem patrzę na profil Marienstadu, tam gdzie piwo jest ważone. Wypierdzielili karuzelę, jest monoblok, ale jaką czystość musi dawać ten monoblok, że daje się rok czasu na niepasteryzowane, niefiltrowane piwo. Sprawdzamy, nie ma co. Wszystko w papierach wygląda dobrze, ale trzeba to sprawdzić osobiście. Dobra, zaczynamy od dwunastki. Kurczę, szkoda, że nie mogę czytać jednocześnie i ci polewać, ale chłopaki mówią, że są grafikami, więc zwracają uwagę na grafikami projekty. Czy architektami? No inaczej by się piwo nazywało Beer Graphics, coś takiego, a tak jest Beer Architects, brzmi lepiej troszkę. W sensie, że są architektami piwa, nie tylko architektami etykiet. No i przeczytajmy. Prezentujemy nasze Pale Ale na australijskich chmielach. Kangaroo Hops. O, a kangur był ostatnio spożywany. No nie przeze mnie na pewno. No przez ciebie nie, przeze mnie. Kangaroo Hops zachowuje doskonały balans pomiędzy wyrazistym aromatem owoców tropikalnych, a lekką goryczką. Nasze piwo w stylu IPA to piwo idealne na każdą okazję. 12,5 w sensie alkoholu. Jak? Już ten opis ci coś trochę podpowiedział? Wiesz co, w ogóle tak próbuję się wczuć w aromat, ale jest taki dosyć nikły. Dla mnie mandarynka. Tangerine! Tangerine Dream! Mandarynka. Owoce. Na Pinta Party było takie fajne, niby określane jako Tangerine Limonade z Tuola. O, dobra, było, dobra. 2,8%, ale że tam była mandarynka, to w ogóle z opisu. Dowiedzieliśmy się, bo tam mandarynki to niekoniecznie. A tutaj mandarynka w aromacie jest? Ach, te chmiele. Cóż one mogą dać za aromaty? Chmiel Summer i Topaz. Drożdże US 05. Mam wrażenie, że jest troszkę za ciepła. Przyjechało zimne, potem w lodówce jeszcze było trzymane przez minimum 3 godziny. Znaczy uważam, że bardzo dobra jest temperatura, bo ona wyciąga ten fajny aromat. Goryczka. Jak goryczkę oceniasz?
Jest wyraźna, ale nie jest jakaś zalegająca, więc całkiem, całkiem przyjemna w smaku. No, dla mnie troszeczkę zbyt mocna. No, wyraźna jest. Ona mogłaby być troszkę lżejsza. Jest taka krótka. Tak, jest krótka, dokładnie. Nie gdzieś tam na języku. Natomiast jak piję to piwo, to ciągle czuję ten aromat właśnie. Nie czujesz go? No. On jest nawet taki słodkawy lekko. No, dla mnie to przede wszystkim chmiel czuć się w smaku, w aromacie. No. Przydatność do 1 kwietnia 2019, więc podejrzewam, że bardzo dobrze ta linia rozlewnicza konserwuje to piwo. Bardzo aromatyczne. Goryczka wyrazista, ale króciutka. No, pierwsze piwo jak najbardziej. Fajne. Jak najbardziej ok. No dobrze, to wiadomo, rzutem na taśmę, nie ma co przedłużać, bo jeszcze mamy dwa do spróbowania. Lecimy dalej. Jedziemy z West Coast IPA, czyli 13 baringa. Ha, dlaczego tak nisko? 6% alkoholu. Prezentujemy nasze West Coast IPA. Styl wyróżnia się przyjemną w odbiorze wyrazistą goryczką. Redwood Reapers, czyli nazwa tego piwa, to wytrawna odmiana American IPA mająca bogaty aromat chmieli za oceanu z mocno wyczuwalnymi nutami cytrusów, żywicy, sosny i kwiatów. Ostatnio ktoś płakał w internecie, gdzie się podziały West Coast IPA? Gdzie są czyste, wytrawne, bezkarmelowe, bezowocowe, nawet takie w sensie soczkowe, tak? Nie soczkowe IPY, tylko takie wytrawne, wręcz można powiedzieć troszkę harszowe. No ten aromat, ta barwa tak pokazuje, że bardzo możliwe, że to piwo właśnie takim będzie. Ha! No klar! IPA klarowne. No i co? To pierwsze. Jest, aromat jest odchmielowy, owocowy, ale ja bym to porównał bardziej do takiego Midwest, co najwyżej Midwest IPA, bo on troszkę idzie z taką miękkością słodową, że to nie jest tylko sam buch, pierdolnięcie chmielu, ale za tym idzie taka właśnie słodowa nuta. Mi się to kojarzy jeszcze z rodzynkami jakimiś. Aha, no nie. Jakby mi się skojarzyło z rodzynkami, to to byłoby źle. A mi się kojarzy. Marlena się kojarzy. Marlena bardzo unika rodzynek, więc reagujesz... Częściej unikam. Unikasz rodzynek generalnie. A sam nie unikam, absolutnie. Zjesz takie rodzynki... Oczywiście. O. To miło się czegoś dowiedzieć. No, po tylu latach. No dobrze. No i w smaku mam takie samo odczucie, że jest dość łagodne. Dla mnie orzeźwiające wręcz, bym powiedział. Ja bym powiedział, słuchajcie, no świetne Midwest. Właśnie idealny balans między goryczką a tak średnio zaznaczoną słodowością. W smaku jest bardzo fajne. W ogóle nie spodziewałam się takiego smaku, jak wąchałam aromat. Bardzo fajne Midwest IPA, tak. Ma taką dość aksamitną teksturę. Takie gładziutkie. Gładziutkie. No, na West Coast IPA nie ma tego odfermentowania, tego uderzenia chmielowego. Jest tutaj wszystko bardzo stonowane. To jest świetny entry level do IPA. Taki właśnie człowiek, który nie ma z tym nic do czynienia, dostaje takie piwo, które jest bardzo owocowe odchmielowo. Goryczka nie jest przesadzona. Jest fajna tekstura, łagodna. Świetny entry level, a dla geeków, jeżeli wiecie co znaczy Midwest IPA, spoko. Nie, naprawdę, kurczę, fajne piwa. No i zostało New England, ale to za chwilę. Okej, no i trzecie, które nam zostało, czyli New England. Najmocniejsze
balingowo, bo alkoholowo chyba nie. 15 balinga, 6,3. Data przydatności znowu 1 kwietnia. Tak wydawałoby się, że na Prima Aprilis, ale naprawdę jest dobrze, tak? Sprawdziliśmy. Nie, ale jest najmocniejsze, to są lżejsze alkoholowe. Tak, czytamy. New England IPA prezentujemy z mocno wyczuwalnymi aromatami owoców i umiarkowaną goryczką. Płatki owsiane i pszenne gwarantują wysoki stopień mętności. Myślałem, że jednak nie będzie słowa o tym, że gwarantują mętność, tylko gwarantują aksamitny posmak i taki łagodny, no ale okej. Okay. Dla niektórych wygląd jest ważny piwa, czego nie rozumiem. New England Myths to niezwykle soczyste i treściwe piwo aromatyzowane wyjątkowo dużą ilością amerykańskich chmieli, czyli Citra, Mosaic, Amarillo, czyli dosyć uniwersalna mieszanka. Spodziewam się, że to będzie najlepsze. No, New England, można powiedzieć, to taki egzamin dojrzałości dla każdego browaru. Jeżeli potrafi go zrobić dobrze, to szacun. Hazy. Więc z tą mętnością na etykiecie widzicie, troszkę przesadzona kwestia, że to ma powodować mętność, jest hazy, bardzo dobrze. No, może nawet troszkę za mało mętne, takie opalizujące bardziej. Mówisz, że ładny? Ja się czuję, jakbym pił piwo artezana. To jest po prostu artezan w ślepym teście. Chyba to zdane, jeżeli chodzi o aromat. Ale to jest aromat po prostu... Znaczy tak, jest naprawdę siła odchmielowa. Bardzo, bardzo wyraźny aromat chmielu. Ale tu są białe owoce, troszeczkę nafty. Ta naftowość, prawda? To, co artezan lubi. Niektórzy powiedzą cebulka, no ale cebulka to jest w niektórych motywach. Zazwyczaj jest nafta. No przypominamy, jest tutaj mozaik. Jest tutaj mozaik, więc ja bym powiedział taki mozaikowy charakter, mocny. Naftowy, ale jednocześnie też dużo, dużo takich owoców. No, słuchajcie, no z tych trzech to tutaj było pierdolnięcie aromatyczne, no. Zdecydowanie, najbardziej właśnie taki intensywny. Nie, no jest taki jebnięcie, no. Te dwa pierwsze były takie stonowane dosyć. Ha! Tak. Jest łagodne. Po co, chłopaki, piszecie o jakiejś tam mętności, co w ogóle nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości? Piszcie o aksamitności tekstury. No fantastycznie aksamitne. Łagodne, aksamitne. Zdecydowanie tak. I znowu odzwierciedlenie tego, co się czuje w aromacie, czyli takie litchi, tak? Białe owoce. Litchi chyba. No, takie specyficzny posmak. No i ja za nim nie przepadam, ale szanuję, naprawdę szanuję, że tak pierdzielnęliście tego chmielu. I się czuję, jakbym pił piwo normalnie lane. Ono jest tak intensywne jak piwo lane, więc brawo browar Marienstadt, że zrobiliście taką linię butelkowania, która daje naprawdę wrażenie picia piwa beczkowego, lanego. No i brawo Biry Architekci, że jako pierwsi skorzystaliście właśnie z linii rozlewniczej Marienstadu. Podejrzewam, że za chwilę się kolejeczka ustawi, bo naprawdę piwa nie są utlenione. Chociaż z drugiej strony podejrzewam, że nalewane całkiem niedawno, więc nie miałoby się kiedy utlenić. No z drugiej strony, jak jest... A zostało nam coś jeszcze, czy nie? Żeby sprawdzić. Nie, z Biry Architektów już nam nic nie zostało. Słuchajcie, no to wbijajcie w piątek do Joe Beerwalki na premierę. No piwa będą lane. Więc no, na pewno w lepszej formie. Z tych trzech, które ci może najbardziej podeszło? No, zdecydowanie trójeczka. New England?
A mówiłaś tak dobrze o tym niby Midwestie, że ono jest takie właśnie... Ale w porównaniu ze wszystkimi to trójeczka, jednak New England. Znaczy ono jest najbardziej intensywne, dające najwięcej wrażeń, mimo że są tam jakieś akcenty, których ja niekoniecznie... tak, te takie motywy naftowo-albedowe, ale szacun za intensywność doznań. To jest... Dawno nie piłem tak intensywnego piwa butelkowego. Brawo, brawo, brawo. Maryna? Coś jeszcze? Nie, bo słuchajcie, Maryna zupę gotuje, w ogóle nie ma głowy do degustacji. Co dzisiaj gotujesz? Zupę. Co dzisiaj gotujesz? No, to nie jest temat nagrania. Tak, awantury rodzinne w kolejnym odcinku. Piszcie, czy chcecie specjalną playlistę. Co tam u docenta? Co nowego w kuchni u docenta? O, tak. Kuchnia Marleny może. No. Jakieś pomysły na nowe cykle? W następnym odcinku. Pa, pa. No, ten. Na razie.